Elosynki, elozioszki. Gramy w bale. Gramy w bale. Ostatni raz w bale grałem. Wydaje mi się w... Nie pamiętam kiedy. Chyba jakoś w podstawówce na WF-ie. Nie, później. Jeszcze graliśmy w bale w gimnazjum na WF-ie. A w liceum? Nie, w liceum. Nie, no w liceum też w sumie jeszcze graliśmy. Ale mniej, bo wtedy nas ciśli siatkówką. A to jest gra Rocket League. Ja jestem tak zaawansowany, że grałem w nią dosłownie może 3 mecze. Ale jest ładna, kolorowa. Także stwierdziłem, że pokażę wam, jak się gra w prawdziwy polski, śląski, dobry futbol. Znaczy, futbol. Oczywiście. No i mogę wam powiedzieć, że pomysł, ten kto wpadł na pomysł grania we futbol autami, to powinien dostać jakąś nagrodę. Może dostał, a ja nie wiem. Ale w każdym razie czekam teraz na futbol, na przykład, gdzie będą konie kopały, albo coś takiego. Nie mówię tego ironicznie, złośliwie, tylko no, trzeba mieć, że tak powiem, łeba, albo trzeba mieć buraka na patyku, żeby takie coś wymyślić, nie? No na pewno. Nie jest byle co, a do tego to wszystko w, jak blisko, w bardzo ładnej oprawie graficznej. Na Unrealu Engine 3 to śmiga, modyfikowanym. Jak widać, Unreal jest dobry do wszystkiego. Kurde, jest dobry do strzelanek, do futbala, do autów, do wszystkiego. Ale są emocje, proszę państwa, mnie aż pierę normalnie. Wszyscy na czacie piszą... Dobra, nie ma tutaj czatu, nie jesteśmy na live. Wszyscy w komentarzach pod filmem piszą, aż mnie pierę. Można jeszcze ewentualnie napisać Niklaus Gola. Niklaus Gola, taka jest gorola wola. Taka rymowanka cudowna. Powiem wam, że za bajtla na placu się chyba łatwiej za balem lotało jak w tej grze, poważnie. Jest. Chciałem tylko ściany fajnie, ale chyba tylko im łatwiej, albo nie? Jakby samobuja nie było zaraz. Dobra, od ściany, dobitka. Kolega jakiś przejmie. Dobrze, i do bramy. Kuźwa. Normalnie co tu się... człowiek nanerwuje. Patrzcie, jak mi pizny. Faul. Czerwona kartka. Kurde, bele, prosto na bramę leciało. Normalnie wciąga fest. Ja to nie jestem wielkim fanem futbola. A w ogóle mecze tam, jak Polacy grają czy coś, to nie bardzo oglądam. Jaki normalnie, jako pała. Miał być gol. A wyszło jak zwykle w polskiej reprezentacji. Nie no, ostatnio tam Polacy grają dobrze, nie? Ostatnio tam nawet wygrali coś. Z kim to mecz wygrali? Z Irlandią, nie? To ja jak Polacy z Irlandią wygram teraz tutaj. No niech ktoś... Dobitka! Kurde! Gdzie jest współpraca? Gdzie jest gra zespołowa? To by się przydał. Wiecie kto? Jacek Gmoch. Pan Gmochwel Szczęka by się przydał. On by to wszystko rozrysował. I by normalnie było od razu... inaczej. A nie takie sranie w bani. No to w końcu wygrywamy czy przegrywamy? Przegrywamy jednym punktem. Najgorszy przegrać to jest 3-2. To tak, po długiej bitwie, ale jednak przegrane. I zdobyte punkty, ale jednak stupione. Smuteł. I teraz Niklaus pędzi. I koniec meczu. Chyba nie? A co to chodzi? A no. Orange. Właśnie zrezygnowałem z Orange'a. Dobra, wejdziemy do menu i spróbujemy sobie jakiś inny tryb. Ja dopiero tą grę tak odkrywam, można powiedzieć. Także nie wyżywajcie się za bardzo na mnie. 4x4, a to myśmy grali, bo... Nie, myśmy grali... Dobra, zagramy sobie Chaos. Ciekawe, czy coś wyszuka. Nie no, powiem, przyjemne takie, nie? Słyszałem w ogóle, że w tą grę się powinno grać tylko i wyłącznie na padzie.
że jak ktoś tę grę gra na myszce i klawiaturze, to generalnie głupi głupek, czyli ja jestem głupi głupek. Nie za fajnie. Dobra, 4x4 rzeź. Zobaczymy jak tutaj pójdzie, tu już widzę dwie budy są wdupione. Kibice szaleją. Kobiety rzucają majtki. Wow. W ogóle szkoda, że na tym. A, na majtki to raczej na koncertach. Tu to by musieli chyba ludzie... Jeps, ale by weszło. Wow. Dobrze robi. Ludzie by musieli chyba opony rzucać, czy coś takiego, nie? W klimacie, no. Bala, nie bala. W ogóle opowiem wam taką historię przy okazji. Grałem kiedyś na placu z moim kolegą. Właśnie w bal. Mieliśmy tak zrobione, że jedna bramka to był mur cmentarny. No kurde! Jedna bramka była zrobiona z fragmentu muru cmentarnego, gdzie słupki to były takie dwie kolumny. A druga bramka to była przerwa pomiędzy... Stabala. To była przerwa pomiędzy budynkiem a krzakiem. Wiecie, że ściana budynku i krzak, nie? Tak były dwie bramki, a boisko to był chodnik i kawałek taki jakby ulicy, ale to jest zakaz wjazdu, no i tak to wygląda, nie? No. I graliśmy sobie właśnie w bal. Nasza bramka była ta na murku cmentarnym, a przeciwnika była właśnie ta pomiędzy budynkiem a krzakiem. No i nam na bramie jeden z moich stał kolega, a ten nieszczęsny, zaraz się dowiecie czemu, w mojej drużynie strzelał i wydupił tak zwaną kepę, albo jak to się go do całej epy wyepił w tabala. No i wtedy czas zwolnił jak w Matrixie, ja zobaczyłem takie zielone literki ala ze starego Windowsa, włączyło się slow motion i zobaczyłem piłkę, która zmierza prosto w kierunku okna. Ulol. Która zmierza prosto w kierunku okna sąsiada na parterze. I uwierzcie lub nie, ale ta piłka jeszcze nie doleciała do tego okna, a mój kolega już był w domu. On po prostu dostał takiego przyspieszenia. Zaczął tak wydupiać, przerażony tym, że wyczaska szybę, że on się stracił dosłownie kilka sekund. No i co? No i bala walnęła w okno, wstukła szybę, larmo tłuczonego szkła, my wszyscy, no, jak można się domyśleć, obesrani. No i co? No i uciekliśmy do domu. Na następny dzień zobaczyliśmy, że szyby nie ma, potem sobie wstawili nową. Już tam w bal nie graliśmy. Mater Dios. Już tam w bal nie graliśmy, przenieśliśmy się na inne place, nie? Nie żeby tam, gdzie nie było okien, nie? Po prostu tam, że tak powiem, miejscówka była spalona. Ciekaw jestem, czy wy też tak za bajtla, żeście czy za bajtla, albo tak nie po śląsku mówiąc, za dziecka grali w piłkę, czy w bale, albo w bal, albo w bala, jak to się grało u nas na Śląsku. To było bardzo często. Nawet jak ktoś nie był jakimś wielkim fanem i tak tej bali nie lubiał, to i tak się grało i na przykład my robiliśmy sobie jeszcze zawody, jakieś tam takie w ogóle mundiale, jeden plac kontra hopki z jednego placu, kontra hopki z drugiego placu i w ogóle mieliśmy zeszyt, zapisywaliśmy sobie wyniki, nie? Ja się zawsze bałem. Co robisz, głupcze? Dupią Buda. Właśnie a propos budy, to ja się zawsze bałem stać na budzie. Ło, piękna brama, główką. Znaczy... oponką. Czy jakby to powiedzieć. Zawsze się bałem stać na budzie. Wiecie czemu? Że mi ktoś kopnie w jajka albo w pysk. To kiedyś ten mój kolega, ten nieszczęsny, no wielokrotnie go spotykały nieszczęścia. To on kiedyś stał na budzie i... I dostał piłką permanentnie tak chyba z 5 metrów prosto tak... Prosto tak w macha. Wyglądało to tak. Kop, jeb, kolega padł na ziemię, zasłonił twarz rękami i tak leżał z 20 minut. Wstał, otarł łzy, otarł brud, poszedł do domu. Po męsku to wziął. Nie powiem, nie płakał. Wtedy zdarzało nam się płakać często, bo było z czego.
Takie były młodzieńcze, bezbójnickie czasy. Dupcie ktoś brama. To będzie remis, a remis to jak porażka. Nie ma, jeden na jeden. Żadnych kiwek. Nie. Dobrze, że tego... Ja to dobiłem? O. Ja dobiłem, trochę kujoza. Trochę mi głupio, ale... To nawet na WF-ie mi się nie zdarzało samobuja wbijać. Ale wiecie jak to jest, no chciałem dobrze, nie? Ale ja strzeliłem jedną bramę, to i jednego samobuja mogłem. Stać mnie na to. Nie ma tragedii, nie ma co płakać. A! O, dostają nowe pady do auta. No. Prosto i mili. Tak byłem najlepszy z mojej drużyny, a walnąłem samobuja. Także dziękuję wam za uwagę. To była moja przygoda Niklausowa z futsbalem. Coś mogę powiedzieć. Widzimy się za... Widzimy się w następnych filmach. Tak, jeżeli wam się podobało, albo jeżeli chcielibyście więcej filmów W co my gramy? W Rocket League. No, jeżeli chcecie więcej filmów z Rocket League, to oczywiście skrobnijcie, co tam myślicie. Łapka do góry i na razie.